Brux Adrenalina 20. Brux Adrenalina 20 jest to but treningowy z bardzo dobrą amortyzacją oraz ze stabilizacją do biegania po twardych nawierzchniach. Tak więc jeżeli ważysz trochę więcej, szukasz bezpiecznego buta, to Adrenalina będzie właśnie dla Ciebie. To, co się w tym bucie zmieniło, to przede wszystkim stabilizacja. Jeszcze do modelu numer 18 stabilizacja rozwiązana była w taki klasyczny sposób, w takiej wstawki tutaj od wewnątrz. Teraz mamy szynę Guide Rail, która trzyma stopę, trzyma piętę tak naprawdę i niezależnie od tego, czy ona chce uciec do środka, czy na zewnątrz, ten but zapewnia odpowiednią stabilizację i tak naprawdę nadaje się zarówno dla osób o stopie neutralnej, jak i o stopie lekko nadpronującej. Co więcej, dodatkowo mam amortyzację opartą na dwóch piankach, BioMoGo DNA oraz DNA Loft. Ta DNA Loft jest bardziej miękka, znajduje się bardziej w części tylnej, żeby amortyzować nam piętę. Jeżeli chodzi o cholewkę, cholewka wykonana jest z cienkiego przewiewnego meszu, wzmocnionego takimi nadrukami 3D, z dosyć dużą ilością gąbek w środku. Jeżeli chodzi o wagę tego buta, jest to 302 gramy dla buta męskiego, 266 gramów dla buta damskiego, natomiast drop w tym bucie wynosi 1,12 mm, a to była Adrenalina 20 mm.